Cześć, słuchajcie, dzisiaj wspaniały dzień. Jadę supportować Kasię Solińską na biegu CCC. Razem z Maćkiem Dąbrowskim będziemy jeździć po kilku punktach. Zapowiada się super dzień i mam nadzieję, będą fajne widoki i mnóstwo emocji związanych z biegiem Kaśki. Dzisiaj Mont Blanc w chmurach. Czekam na Maćka, zaraz powinien być. Jedziemy. Jest Maciuś. Kamil. Mateusz. Mateusz, cześć Mateusz. Cześć, mały Maciuś. Po prostu. Mały, dobrze. Mały, nie taki mały. Kasia, w jakim dobrym nastroju jesteś? Kasia, kiedy no, jest w niedobrym nastroju. No to prawda, ale idzie na rzeźnię. Idzie tam. Super wycieczka. Super wycieczka w górę. Dla innych rzeźni. Na co ty nastawiłeś? No, kurmaje. Nazwa biegu CCC pochodzi od miejscowości, między którymi trasa biegu jest rozciągnięta, czyli Courmayeur, Champelac i Chamonix. Bieg ma 100 km, przechodzi przez Francję, Włochy i Szwajcarię, a trasa pokrywa się z UTMB, legendarnym stumilowcem wokół całego masywu Mont Blanc. Chodźmy na espresso szybkie jeszcze. O, Maćku, ty wiesz, co w życiu jest dobre. No, kawa jest najważniejsza, a reszta to później dopiero. Gdzie Maciuś? A. Idziemy z chłopakami na mały trekking do Refugio Bertone. Tam się spotkać z Kasią. Który to będzie kilometr? Około 15. Postaramy się ich tam złapać. Nie, no na pewno ich złapiemy. Na sportowo się ubrali. Ale pięknie. Słyszycie helikopter? Prawdopodobnie filmuje ludzi na trasie CCC. Can I pay you by credit card? Plus 10 euro. Oh. Okay, I will starve in the mountains. Thank you. Ciao. Questi sogni amici miei, questi sogni amici miei, questi sogni amici miei. Wdrapałem się tutaj na Refugio Bertone. Spodziewamy się tutaj Sztiana. Bardzo jest blisko. To będzie super przyjemność zobaczyć mistrza, jak tutaj wbiega na punkt i ogarnia. I leci dalej. To jest pierwszy bieg Sztiana na stówkę. Także myślę, że to dla niego duże wyzwanie. I szczerze to trochę się niepokoję, że jest pierwszy. Bo jak wiecie dobrze, to bardzo rzadko kończy się dobrze. Często ci, co prowadzą od początku, nie są wcale pierwsi na mecie. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Nie,
take it off? Okay, I need to. Okay. Ale ma 9 minut do pierwszej. To dobrze. Dobrze jest. Bardzo dobrze. A teraz Tibo, widziałeś? Widziałem. No. Brawo! Szósta! Co? Szósta jesteś! Co? Pięknie! Górka, maseczka, trzeba wyjąć. Pięknie wygląda, co? Super jest. Leciutko. Tak, jest ok. Szósta jest, więc teraz tylko trzeba się skupić na jedzeniu i piciu i będzie super. A my możemy podziwiać. No. Czadeks! Co robimy teraz? Pomału. Będziemy pomału schodzili. Młody mówił, że może kanapkę jeszcze jakoś sobie kupi w schronisku. I później ruszamy do Champelac. Mamy gdzieś w dół teraz tak z godzinę, może 45 minut i później samochodem 2 godziny na punkt, na którym już możemy Kasi pomóc. A tam będzie zupa mocy. Zupa mocy? Tak jest. To co wchodzi w skład zupy mocy? Warzywa. Wiadomo. Tak, i pomidory. I no. Makaron. No to pysznie. Kasia jest zadowolona, więc to jest najważniejsze. Jak jest uśmiechnięta, tak, to... Tak. Znaczy, że wszystko jest okej. W świetnym nastroju jest. Come on guys, beautiful! You look so good guys! Woo! Trail running! Woo-hoo! O, tu są hot dogi. Krasiczynie, jak jadłem, jak miałem 13 lat. Z cebulką prażoną, najlepszą. Pierwszy Stian. 21 sekund ma przewagi nad Simonem Aymerichem z Hiszpanii. I trzeci jest Andreas Reiterer. To mocny koleś z Włoch, bo on chciał wygrać z Lavaredo i prowadził do 80 km, a później go problemy żołądkowe odcięły. I ale później czwarty, Luis Alberto Hernando Alzaga, czyli mistrz świata, tam chyba sprzed kilku lat. A Thibaut Baronian jest siódmy. Ale ogólnie to ta czołówka jest bardzo blisko siebie, zbliżyli się. I różnica w sumie pierwszej dziesiątki to jest minuta 30. Czyli wszystko się już... Wszystko się zeszło, tak wygląda przynajmniej wynik. A zobaczymy dziewczyny, czy już były, raczej jeszcze nie. Okej, to na dziewczyny musimy poczekać. Lecimy do Champelac, do Szwajcarii, więc będzie trzeba uważać z roamingiem albo kupić kartę. Nie, lepiej się w tryb samolotowy zamienić chyba. Cześć! 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 Jesteśmy w centrum Courmayeur. Bardzo przyjemne miasteczko.
Tak, to tutaj. Działa? Colt normal, ale nie widzę, żeby się lampka jakaś świeciła. Działa lodówka. Nie działa. Nie. Nie będzie browarka. No, browar. Dojechaliśmy z Maćkiem i Mateuszem do Champelac i czekamy tutaj na pierwszych mężczyzn. No i oczywiście Kasia Solińska, strasznie jesteśmy ciekawi, na którym miejscu tutaj wpadnie. Jesteśmy w Szwajcarii, więc niestety nasze telefony są w trybie samolotowym. Nie mamy kontaktu z aplikacją do pomiaru czasu, więc no, sami jesteśmy ciekawi, co tutaj zostaniemy. Thibaut Baronian, me confirme-t-on? I mamy tutaj mały raporcik z trasy Kasi. No, Kasia pięknie sobie radzi, wskoczyła na piąte miejsce i do trzeciej zawodniczki traci tylko 8 minut, więc trzymamy kciuki. Jest dobrze. Czekamy z zupą, jest tu w plecaku. Także naładujemy ją energetycznie i wyślemy dalej. Będzie super. Do czwartego i trzeciego tyle samo, więc 8 minut dokładnie. Cały czas się przesuwa też w overall do przodu, Kasia. Przesuwa się w overall, już jest w setce, open. Także myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze przeskoczę kilka pozycji. Magicznie, dzielny support walczy. Dało w nogi. No ale powiem ci, że dziewczyny przed tobą zmęczone są i dochodzisz je cały czas. Także w ogóle, no, dajesz ognia. Muszę zjeść. Tak, Maciuś ma dla ciebie zupę. Jakieś specjalne życzenia są dla supportu? Kola jest. Mi się chce coś kolić. Dobrze, wszystko będzie. Total chat, słuchajcie, na ostatnim odcinku Kaśka odrobiła 3 minuty straty do dziewczyny na czwartym miejscu, także no, zaciskałem mocno kciuki. Wiecie, jak to się może skończyć? To się może skończyć podium. Ups, powiedziałem to. Piękna uśmiech, uśmiech Kasi. Mówi wszystko. Nadrabiasz na czwartą, pięknie jest Kasia. Super. Tak, tu. Ale już tęskniła bardzo. No. Dobrze, teraz 16, a nie 50. To dużo sił, trzymaj się, buziaczki. Jesteśmy na punkcie w Trięcie, jest w ogóle tutaj kozacko. Zobaczcie, tu jest miejsce, gdzie w ogóle można sobie usiąść, to każdy z tego co widzę może tu wejść. Jest mocne Wi-Fi, tutaj na górze jest telewizor, na którym można zobaczyć wyniki. Nie no, są bardzo przymiłe panie. A tam dopiero jest strefa, tam jest strefa dla zawodników i dla supportu. I tam nie można wejść. Zawodowy punkt, naprawdę. Gratulacje, Trient. Kasia wpada na punkcie w Triencie, 70 km. Jest piąta, na zbiegu nadrobiła znowu kilka minut na czwartą, więc jest dobrze.
wiadomo, co? Super. Idziemy łapać ją dalej. Łapać ją dalej. To są stówki. Na pewno, jutro już będzie chciała gdzieś iść, żeby na trasę UTMB podjechać i zobaczyć pewnie dziewczyny i Romka. Zawsze się tak mówi. 10 minut posiedzi na mecie i będzie świeża. Dokładnie tak. I zapisze się na jakiś dłuższy bieg. Jestem w Valorsin. To jest ostatni punkt, na którym będziemy się widzieć z Kasią. Punkt jest tam, po drugiej stronie rzeki. A tutaj jest bardzo przyjemny bar, w którym w końcu jakąś kawusię, jakieś węglowodany wciągnę. O, merci. 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 Mam fryteczki. Stian Angermund odpadł tutaj z biegu, zrezygnował z rywalizacji. Czemu? Nie wiadomo. Chcecie fryteczki? Czekamy na Kasię. Strasznie jesteśmy ciekawi, jak jej pójdzie ten fragment, bo w trencie była dosyć zmęczona. Ja się na razie cieszę węglowodanami i za chwilę, tylko jak skończymy tutaj pomagać Kasi na punkcie, to lecimy do Chamonix. Brawo Petra! Brawo Kasia! Znowu nadrobiłaś! Brawo! Jak jest mała? Dobrze? Ciężko. A już niedaleko, kochana, już niedaleko. Ciśnij. Widzimy się w Chamonix. Teraz takie będzie podejście, że... Nie wiem, nie lubię. Właśnie, czy go lubisz? Widzimy się w Chamonix, na tej pięknej mecie. Właśnie, tam będzie czat. Myśl o mecie, Kasia. Myśl o mecie. Dasz radę, pa. Pa. Kasia, 8 minut przed sobą masz tą dziewczynę. Kasia, 24 ma szósta do ciebie. Pięknie! Robisz swoje! Pięknie! Tędy możemy przebiec tam. Brawo! Kasia, pamiętaj, że biegniesz piąta CCC! Pięknie! Woo! No to co, Chamonix teraz? Chamonix, tak. Jesteśmy, słuchajcie, w Chamonix. Idziemy na metę. Czekamy na Kasię, która pojawi się tutaj za czas dłuższy. Przywitamy ją tutaj w Chamonix. Zarejestrujemy oczywiście jej wbiegnięcie na kamerze wideo. To jest, są zawsze cenne pamiątki. Także Chamonix nocą, kochani. Siedzimy, słuchajcie, dosłownie 100 metrów od mety. Relaksując się przy browarku, zaraz przyjdzie pizza. Także, no co, też zasłużyliśmy, narobiliśmy się dzisiaj, prawda? Ciężki no. dzień, ciężki dzień na supporcie. Ciężki bieg. No. Thank you.
brawo! Quinta mujer, nos viene de Colonia. And what an international podium for the women. First was Spain, second one is Cuba, third was Hungary, third was the Czech Republic, fourth was Hungary, and fifth was Poland. Wow. We have 92 countries represented all throughout the 7th race format this year. Cześć, moje. Okej, kochani, kończymy ten dzień niesamowity. To były totalnie grube emocje, naprawdę jeździć cały dzień za Kasią, potem zobaczyć, jak ona wpada tutaj na metę i płacze po prostu ze szczęścia i ze zmęczenia. Potem jak się przytula do Maćka. Nie no, to jest po prostu piękne. Sport jest piękny, słuchajcie, naprawdę. To był dobry dzień. Buźka.